A słowo, którym chciałem dzisiaj się z wami, kochani, podzielić, dojrzewało we mnie od dłuższego czasu. Jest ono oparte na fragmentach Bożego Słowa zapisanych w Ewangelii Jana oraz w pierwszym liście Jana. Zanim jednak przeczytam Boże Słowo, opowiem wam pewną historię, którą niedawno przeczytałem. Historia nosi tytuł Idealna żona. Dawno, dawno temu do pewnego mistrza przyszedł człowiek i powiedział, że nie może znaleźć dla siebie żony, która by mu odpowiadała i którą kochałby do końca życia. A jaka miała to być kobieta? Zapytał mędrzec. I ten człowiek zastanowił się, a potem powiedział: tęsknię do kobiety kochającej, mądrej, odpowiedzialnej, szlachetnej, radosnej, czułej, wrażliwej, delikatnej, pięknej, zmysłowej, zaradnej, silnej i samodzielnej. I jeszcze, która kochałaby mnie do końca życia. I mędrzec zastanowił się chwilę, a potem powiedział: znam absolutnie pewny, ale bardzo trudny sposób, dzięki któremu spotkasz właśnie taką kobietę. I ten człowiek mówi: powiedz mi, jaki to jest sposób. Powiedz mi, co mam zrobić. Na pewno to zrobię. Zrobię wszystko, żeby spotkać taką kobietę. I wtedy mistrz powiedział do niego: jeśli pragniesz spotkać kobietę kochającą, mądrą, odpowiedzialną, szlachetną, radosną, czułą, wrażliwą, delikatną, piękną, zaradną, silną i samodzielną, to najpierw sam musisz się takim stać. Tylko w ten sposób ją znajdziesz. A nawet jeśli jej nie spotkasz, to już wtedy nie będzie to miało dla ciebie żadnego znaczenia. Wiecie, jest wiele mądrości w tej historii. Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus spotkał się z uczniami swoimi na ostatniej wieczerzy, czytamy w Ewangelii Jana, że w pewnym momencie zdjął prześcieradło. Wstał od wieczerzy, przepasał się, nalał wody do misy i zaczął umywać nogi swoim uczniom. Dla uczniów Jezusa było to coś niebywałego. Ich mistrz, ich Pan, ich Zbawiciel, ich Syn Boga Żywego przyjął rolę sługi. Zaczął robić coś, co w tamtych czasach robili tylko niewolnicy i słudzy. Piotrowi, który w pewnym momencie to zobaczył, powiedział: Panie, Piotrowi się to nie podobało. I powiedział: Panie, przenigdy nie będziesz umywał moich nóg. Przenigdy, Panie, nie będziesz umywał moich nóg. Jezus powiedział do Piotra: jeśli nie umyję ci nóg, nie będziesz miał działu ze mną. I wtedy Piotr w końcu zgodził się. Ale kiedy Jezus już umył wszystkim swoim uczniom nogi, powiedział do nich tak: wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo jestem Nim. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście nawzajem nogi sobie umywać. Albowiem dałem wam przykład, byście wyczynili tak, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy nad tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. To, co zrobił Jezus, powiedział, to jest przykładem. Jest to dla was poleceniem. Jest to przykład. Jezus daje nam przykład postępowania. A więc Jezus to zrobił, abyśmy tak postępowali, jak On postępował. Każde nasze postępowanie w naszym życiu powinno być oparte o ten przykład.
Myślę, że wielu ludzi wolałoby dzisiaj nawet fizycznie umyć nogi drugiej osobie, byle tylko nie stosować tego przykładu do innych sytuacji w życiu. Myślę, że wielu ludzi wolałoby fizycznie umyć nogi i mieć spokój, niż ten przykład, przykład sługi, stosować do wszystkich zachowań i wszystkich relacji, jakie mamy między ludźmi. A zwłaszcza, jakie mamy w Kościele. Ponieważ ten przykład był podany do Kościoła. On nie jest podany do wszystkich ludzi. On mówi, i wy winniście nawzajem umywać sobie nogi. Wy, uczniowie moim. Tak powinniście robić. I Jezus nie chciał pozostawić tu żadnej wątpliwości. I dlatego w 34 i 35 wersecie 13 rozdziału Ewangelii Jana mówi: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, po tym jak umył nogi. Mówi, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Do kogo to Jezus mówi? Do niewierzących? Czy ten przykład jest dla niewierzących? Nie. Bo po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Po tym poznają. Ludzie szukają Boga. Ludzie szukają Jezusa. I szukają społeczności, gdzie jest Jezus. Więc ten przykład i te słowa, które Jezus powiedział, to nowe przykazanie, jest do ludzi wierzących. Bezpośrednio do uczniów. On kieruje je dzisiaj poprzez słowo swoje do tych, którzy zdecydowali się zostać uczniami Jezusa. Jeśli więc rozpocząłeś drogę za Jezusem, jeśli więc stałeś się Jego uczniem, to to są słowa skierowane do ciebie, to są słowa skierowane do mnie. Nie każdy człowiek, który się nawraca, chce być uczniem Jezusa. Słowo Boże pokazuje nam, że niektórzy się gorszą, że po nawróceniu się gorszą, że odpadają, że zostają tylko słuchaczami, a nie wykonawcami słowa. A więc nie każdy człowiek, który się nawraca, chce być uczniem Jezusa Chrystusa. Ja kiedyś myślałem, że każdy człowiek, który rodzi się na nowo, to z automatu zostaje uczniem Jezusa Chrystusa. Tymczasem zobaczyłem, że to jest kolejny proces, że to jest kolejna decyzja w życiu. Mogę się nawrócić, ale mogę nie chcieć być uczniem. Zostanę wtedy na etapie mojego nawrócenia. Zostanę wtedy na etapie bycia słuchaczem słowa, ale nie wykonawcą. Nie każdy człowiek, który rodzi się na nowo, zostaje uczniem Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że dla wielu ludzi są to zbyt wysokie wymagania. Dlatego, że dla wielu ludzi są to zbyt wysokie wymagania. Jest to zbyt wysoko podniesiona poprzeczka. Czy to jest wysoka poprzeczka? Powiedzcie mi, jest to wysoka poprzeczka? Jest. To jest bardzo wysoka poprzeczka. Czy to są wysokie wymagania? Są. To są wysokie wymagania. Dlatego nie każdy człowiek, który się nawraca, zostaje uczniem Jezusa Chrystusa. I apostoł Jan w pierwszym swoim liście tak pisze o tym nowym przykazaniu. W drugim rozdziale pierwszego listu Jana od 3 wersetu czytamy: a z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Umiłowani, pisze apostoł Jan, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie daję wam,
które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności chodzi, nie wie dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Po tym ludzie poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Apostoł Jan nie pozostawia tu żadnej wątpliwości. Są tylko dwie możliwości. Są tylko dwie możliwości. Albo go znasz, albo go nie znasz. Albo w nim jesteś, albo w nim nie jesteś. Albo w nim mieszkasz, albo w nim nie mieszkasz. Albo jesteś ciemnością, albo jesteś światłością. Albo miłujesz braci, albo nienawidzisz. Nie można być trochę w Jezusie i trochę nie w Jezusie. Można tak być? Nie można. Nie można być, nie można powiedzieć, ja jestem trochę w Jezusie, a trochę nie jestem w Jezusie. Nie można w Nim trochę mieszkać i trochę nie mieszkać. Nie można trochę świecić i trochę być ciemnością. Tak samo jak nie można trochę kochać i trochę nienawidzić. Wiecie, niektórym ludziom się wydaje, że można. Że można trochę kochać i trochę nienawidzić. Tak? Ale apostoł Jan pisze, nie można trochę kochać i trochę nienawidzić. Albo jesteś ciemnością, albo światłością. I w tym fragmencie Jan podaje dwie charakterystyki ludzi. Pierwsza mówi o tym, czym charakteryzuje się człowiek wierzący i mający osobistą relację z Jezusem. A druga mówi o tych, którzy może podają się za chrześcijan, ale nie mają relacji z Jezusem Chrystusem. I chciałbym, abyśmy przyjrzeli się tym dwom typom ludzi. Czym charakteryzuje się pierwsza osoba, a czym druga? Jan pisze, a z tego, że go znamy, wiemy, że jeśli przykazania Jego zachowujemy. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Tak więc pierwsza osoba, po pierwsze, zna Jezusa. Zna, to nie znaczy, że poznała. Jest różnica, kiedy mówimy, że kogoś znamy, albo że go poznaliśmy. Jest różnica? Czasem kogoś spotykamy na naszej drodze, w podróży czy gdziekolwiek i mówimy, i nie mówimy wtedy, że go znamy, tylko że go poznaliśmy. A więc ta pierwsza osoba to osoba, która zna Jezusa. A znać kogoś oznacza wiedzieć, co jest w jego sercu. Znać jego słowa, myśli i pragnienia. Kiedy mówimy, że kogoś znamy, to jest to więcej niż przypadkowe spotkanie. Kiedy jechaliśmy teraz pociągiem, to gdzieś za Warszawą wsiadła do przedziału dziewczyna, która zaczęła mówić, że studiuje w Gdańsku, jechała do Gdańska, zaczęła opowiadać o sobie. I dowiedziałem się, że studiuje. Dowiedziałem się też innych rzeczy. Czy ja ją znam? Ja ją poznałem, ale jej nie znam. Może ją poznam. Może kiedy będziemy mieć relację, to ją poznam. I podobnie jest z Jezusem. Kiedy spotykamy Jezusa, to go poznaliśmy, ale żeby powiedzieć, że go znamy, to musimy z nim spędzić trochę czasu. I wiedzieć, co jest w jego sercu.
Jan pisze, znać Jezusa oznacza zachowywać Jego przykazania, Jego słowo i Jego nauczanie. A więc pierwsza osoba to ktoś, kto zna Słowo Boże. Czyta je, poznaje i studiuje. Pierwsza osoba to ktoś, kto zachowuje Słowo w swoim życiu. A jeśli to robi, to oznacza, że w nim dopełniła się miłość Boża i po tym, że zachowuje Słowo, poznajemy, że w nim jesteśmy. To jest dowód na to, że pierwsza osoba mieszka w Jezusie, a Jezus w nim. Jeśli mówi, że w nim mieszka, pisze dalej Jan, to powinien tak postępować, jak postępował Jezus w swoim życiu. Jan pisze, tak właśnie powinien postępować ktoś, kto mówi, znam Jezusa. Jeśli tak nie postępuje, to niech nie mówi. To niech nie mówi, że zna. I druga osoba. Druga osoba to ktoś, kto nie zna Jezusa. Druga osoba może miała taki moment w swoim życiu, że poznała Jezusa Chrystusa, ale nie zna Jezusa. Nie zna Jego pragnień, nie zna Jego motywacji, nie zna Jego serca, nie zna Jego myśli. Druga osoba może twierdzić, że wierzy w Jezusa Chrystusa, ale gdy rozmawiamy z Nim, okazuje się, że nie zna Jego słowa. A przecież powiedzieliśmy przedtem, że jeśli ktoś zna Jezusa, to zna Jego słowo. Tak pisze apostoł Jan. Jan mówi, kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Więc jeśli znasz Jezusa, zachowujesz Jego przykazania. Jeśli nie zachowujesz Jego przykazań, znaczy nie znasz Jezusa. Tu jest, wiecie, tu nie ma żadnych wątpliwości. To jest albo czarne, albo białe. Wielu z nas chciałoby się doszukać szarego. Trochę znam, trochę nie znam. Trochę kocham, trochę nienawidzę. Trochę w nim mieszkam, trochę w nim nie mieszkam. Ale Jan mówi, że są tylko dwie możliwości. Albo znasz, albo nie znasz. Dlatego też druga osoba to ktoś, kto nie zna przykazań, ale również ich nie zachowuje. Jezus dokładnie to samo powiedział o diable. Powiedział, że jest kłamcą i prawdy w nim nie ma. A więc druga osoba to ktoś, kto naśladuje diabła. Nie miłuje prawdy, ukrywa prawdę, kłamie i chociaż tego nie wie, żyje w kłamstwie. Taka jest druga osoba. Tak pisze apostoł Jan. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Druga osoba to ktoś, kto nie zachowuje Słowa Bożego, a więc swojego życia nie dopasowuje do Słowa Bożego. Druga osoba nie postępuje również tak, jak postępował Jezus. Mówi, to jest niemożliwe, aby tak postępować. Tylko Jezus mógł tak postępować. Ale dzisiaj są inne czasy. I drugim obrazem, który Jan tutaj przedstawia w tym fragmencie, charakterystyki tych dwóch osób jest światło i ciemność. Pierwszą osobę Jan charakteryzuje tym, że chodzi i przebywa w światłości. Pisze, ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Pierwsza osoba jest więc wszędzie tam, gdzie jest światło. A wszędzie tam, gdzie się pojawi, jest światłem. Nie ukrywa w ciemności swoich uczynków. Nie ukrywa się w ciemności. Swoich słów i myśli nie ukrywa w ciemności. Nie mówi często, nie mów tego nikomu. Bo nie ma się czego wstydzić. Bo z każdego słowa może się rozliczyć przed Bogiem. Bo Jego myśli są czyste. Jego słowa są czyste. Cecha, jaką Jan przypisuje temu światu, to miłość. Pierwsza osoba, pisze Jan, miłuje brata swego. A więc jest to chrześcijanin, który kocha innych chrześcijan. Mieszka w światłości, postępuje jawnie, nic nie ukrywa i nie ma w nim zgorszenia. Kocha innych chrześcijan. Czyli pierwsza osoba nie gorszy swoim postępowaniem.
Nie mówi nic, co by zgorszyło jakiegokolwiek brata czy siostrę. A więc jest to ktoś, kto jednoczy, a nie dzieli. Buduje, a nie burzy. Druga osoba to z kolei ktoś, o kim Jan pisze, że jest w światłości, ale nienawidzi swojego brata i chodzi w ciemności. I tu mam pytanie. Czy Jan pisze o wierzących czy niewierzących? Czy Jan pisze tutaj o wierzących czy niewierzących? Czy wierząca osoba może nienawidzić? Jak myślicie, o kim pisze Jan? Dlaczego o wierzących? Dlaczego wnioskujemy z tego fragmentu, że jest to mowa o wierzących? Bo jest mowa o bracie, dokładnie. Bo jest mowa o bracie. Pisze, że nienawidzi swojego brata, a więc jest bratem. A więc nie jest niewierzącym, jest bratem. Pisze Jan o nowo narodzonych chrześcijanach, czyli o tych, którzy się na nowo narodzili. Pisze o braciach. Gdyby nie narodzili się na nowo, nie nazywałby ich braćmi. Ale pisze o tych braciach, że chodzą w ciemności. A więc jest to brat, który nienawidzi brata. Czy to znaczy, że w kościele można chodzić w ciemności? Czy to znaczy, że będąc w kościele można chodzić w ciemności? Można być bratem i chodzić w ciemności? Dokładnie tak. Jeśli ktoś nie kocha brata, znaczy, że go nienawidzi. Nie ma nic pośrodku. A to z kolei oznacza, że taka osoba chodzi w ciemności. Jan pisze, kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Pisze o braciach. Bardzo wiele zastanawiałem się nad tym słowem i rozważałem je w sercu swoim. Na początku, kiedy zobaczyłem to, to byłem po prostu zdumiony. Myślę, jak to możliwe, żeby w kościele ktoś nienawidził brata i chodził w ciemności? I zacząłem się zastanawiać i rozważać w swoim sercu, co to znaczy chodzić w ciemności. Co to znaczy nie wiedzieć, dokąd się idzie? Co to znaczy, że ciemność zaślepiła oczy? Wiecie, zobaczyłem, bo Słowo Boże odpowiada na to pytanie. I w liście do Rzymian Paweł, apostoł, pisze, że dziećmi Bożymi są ci, których Duch Boży prowadzi. Ale Słowo Boże mówi o tym, że człowiek ma możliwość sprzeciwić się Duchowi Świętemu lub zasmucić Ducha Świętego. A Jan pisze, że gdy ktoś nie miłuje brata, wchodzi w ciemność. I co się dzieje, kiedy człowiek wchodzi w ciemność? Dzieje się pięć rzeczy. A więc po pierwsze, gdy w sercu brata pojawia się złość i nieprzebaczenie, Bóg zatrzymuje jego grzechy, nie odpuszcza ich, a człowiek taki wchodzi wtedy w ciemność. Kiedy w sercu brata pojawia się złość i nieprzebaczenie, po pierwsze, Bóg zatrzymuje jego grzechy, nie odpuszcza ich, a człowiek taki wchodzi wtedy w ciemność. Skąd to wiemy? Ze słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział: bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec mój, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. I to jest dowód na to, że kiedy ktoś ma nieprzebaczenie w sercu, Bóg nie odpuszcza jego grzechów. To jest po pierwsze. Po drugie, chrześcijanin taki przestaje słyszeć Boży głos. Jan pisze, nie wie, dokąd idzie. W ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Powiem wam, że zdarzyło mi się wiele razy rozmawiać z ludźmi, o których słyszałem wiele pretensji i żalu w stosunku do jakiejś osoby. I ktoś opowiadał, ile to zła doświadczył. Ja mówię tu o wierzących. Ile to zła doświadczył od kogoś. I ja, wiecie, kiedy słyszę takie rzeczy, kiedy ktoś opowiada mi, kiedy ktoś żali się, kiedy ktoś ma pretensje, to ja mam taki zwyczaj zapytać go, czy słyszy w codziennym życiu głos Jezusa Chrystusa.
czy słyszy w codziennym życiu głos Jezusa Chrystusa, jak przemawia do niego. I wtedy najczęściej, kiedy skieruję rozmowę na słuchanie głosu Bożego, słyszę, właśnie nie słyszę i nie wiem dlaczego. Nie słyszę. Kiedyś go słyszałem, kiedyś słyszałem, jak mówił do mnie, ale ostatnio nie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który ma w sercu nieprzebaczenie, przestaje słyszeć głos Boży. I to jest druga konsekwencja, która spotyka człowieka, który chodzi w ciemności. Pierwszą, że ma nieprzebaczone grzechy, a drugą, że przestaje słyszeć głos Boży. Jan pisze, nie wie, dokąd idzie. Wiecie, wiele razy widziałem, jak niewidomy po omacku próbował znaleźć drogę. Wiele razy widziałem, jak niewidomy po omacku. I co robi taki człowiek? Wyciąga ręce, dotyka się różnych rzeczy, żeby się nie uderzyć. Chce czuć. Potrzebuje pomocy drugiego człowieka. I Bóg wiele razy przysyła taką pomoc. Jeśli ktoś mówi wam, nie słyszę głosu Bożego, ale równocześnie ma wiele pretensji, żalu i nieprzebaczenia do drugiej osoby, to zapytajcie go, czy przebaczył. Bo może dlatego nie słyszy głosu Bożego. I po trzecie, trzecią konsekwencją, osoba taka nie wie, w jakim kierunku iść, a więc nie wie, jakie decyzje ma podejmować w życiu. Podejmuje je po omacku. Bardzo często są to złe decyzje. I słyszymy nieraz ludzi, nie wiem, jak to jest, modliłem się, pytałem Boga, pytałem Go o decyzję, ale On nie odpowiadał. Więc podjąłem tą decyzję i nagle okazało się, że to jest źle. Izajasz w 59 rozdziale w 2 wersecie pisze, lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak, że nie słyszy. A Piotr, pisząc o relacjach małżeńskich, pisze do mężów, podobnie i wy, mężowie, postępujcie z żonami z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieści i okazujcie im cześć, skoro one są dziedziczkami żywota, skoro już są dziedziczkami żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Tak jak czytamy w Izajasza i Piotra, to słyszymy, że grzechy mogą co zrobić? Zasłonić. Że Bóg nie słyszy. Ale tak naprawdę to my nie słyszymy Bożej odpowiedzi. I bez względu, czy jesteś żoną, czy mężem. Jak jesteś żoną, to zobacz do Izajasza. Tam pisze, grzechy zasłoniły. Jeśli jesteś mężem, zobacz do Piotra. Grzech może zasłonić. Nieprzebaczenie i brak miłości może zasłonić nas przed Bogiem i nie słyszymy Jego odpowiedzi. I możemy podjąć złe decyzje. Nieprzebaczenie i brak miłości jest jak nowotwór, który rozwija się w organizmie człowieka. I często jedynym sposobem na usunięcie nowotworu jest operacja lub naświetlenie. Kiedy spotykamy się z chorą osobą, możemy mu przynieść światło Bożego Słowa, które uleczy go z tej choroby. Czwartą konsekwencją, o której pisze Jan, jest to, że osoba, która chodzi w ciemności, nie rozumie we sposób właściwy Słowa Bożego. Nie rozumie. Jan pisze, w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Jezus to powiedział w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 14 i 15 werset. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada, będziecie stale słuchać, ale nie będziecie rozumieli, będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Chodzenie w ciemności prowadzi do otępienia serca człowieka i sprawia, że nie rozumie on czytanego Bożego Słowa.
Jan pisze, ciemność zaślepiła jego oczy. Będziecie patrzeć, ale nie zobaczycie. Tacy ludzie nie rozumieją słowa. Wierzą w dziwne teorie, swoje własne interpretacje, wyrywają z kontekstu, nie rozumieją Bożego Słowa. Potrafią pójść za jakimś nauczaniem, które jest tylko w części zgodne z Bożym Słowem. Tak właśnie nie rozumieli słowa uczeni w Piśmie za czasów Jezusa. Mimo, że byli uczeni w Piśmie, nie rozumieli słowa. I po piątą konsekwencją jest to, że osoba, która chodzi w ciemności, nie chce słyszeć Bożego Słowa. A nawet jeśli już słucha, to tylko to, co łechce jego uszy. To, co jest miłe, przyjemne, to, co ich nie osądza. Są dzisiaj takie kościoły, gdy nie usłyszycie nic innego, jak tylko to, że Bóg was kocha, że ma was, dla was wielkie obietnice i jesteście cudowni, wspaniali i w Bogu możecie wszystko. Takie rzeczy usłyszycie. Bóg was kocha, jesteście wspaniali, macie obietnice, w Bogu możecie wszystko. I to jest oczywiście prawda. I to jest prawda. Ale nie usłyszycie nic innego w tych kościołach. Ale Słowo Boże powinno również prowadzić człowieka do upamiętania, pokuty i uświęcenia. Słowo Boże ma za zadanie pokazywać nam grzech i nas oczyszczać. Ma nas uczyć, wychowywać i karcić. Autor listu do Hebrajczyków właśnie o tym mówi w 12 rozdziale od 6 wersetu. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzież jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkim, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Wiecie, kiedy słucham takiego nauczania czasem w internecie, że wszystko jest wspaniale, że wszystko jest piękne, że Bóg nas kocha, że możemy zrobić wszystko, co będziemy chcieli, jeśli tylko będziemy mieć wiarę. Kiedy słucham takiego nauczania, to mam wrażenie, że wielu chrześcijan chciałoby być właśnie dziećmi nieprawymi, a nie synami. Takie mam wrażenie, że tylko te fragmenty rozumieją. Człowiek, który ma w sercu nieprzebaczenie i nie kocha braci, który ma w sercu grzech, który zasłania go przed Bogiem, lubi słuchać tylko przyjemnych rzeczy ze Słowa Bożego albo w ogóle nie lubi słuchać Bożego Słowa. Nie chce słyszeć Bożego Słowa. Dlaczego? Dlatego, że ono ich drażni, że ono ich oskarża. Gdy słyszą głoszone słowo, mówią, ono mnie oskarża, ono mnie osądza. Wielu ma pretensje do kaznodziei, do nauczycieli, mówiąc, oni mnie osądzają, oskarżają. Zapominając o tym, że taka jest rola Bożego Słowa. A Słowo Boże ma osądzać myśli i zamiary serca. Wielu ludzi nie zbliża się do światła. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 3 rozdziale, 20 wersecie pisze, każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światła, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że jego uczynki dokonane są w Bogu. Światło Słowa Bożego, które przychodzi do naszego życia, przynosi nam uzdrowienie i uwolnienie. Diabeł chce, abyśmy chodząc w ciemności, mieli w sercu nieprzebaczenie, nie słyszeli Bożego głosu, po trzecie, nie mieli Bożego prowadzenia w naszych decyzjach, w naszym życiu, po czwarte, nie rozumieli właściwie Słowa Bożego i po piąte, nie chcieli słuchać Bożego Słowa lub abyśmy słuchali tylko wybranych fragmentów. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg będzie do końca o nas walczył. Jego wolą jest, abyśmy znali osobiście Jezusa Chrystusa, chodzili w światłości i żyli w Nim, znali Słowo Boże i przykazania Jezusa, żyli miłością i przebaczeniem i postępowali tak, jak On postępował w swoich życiu. Taka jest Boża wola. Bóg odpuszcza nasze grzechy i sprawia, że jesteśmy w Nim mocni i daje nam zwyciężać złego. I fragment, który czytałem z 1 listu Jana, kończy się słowami. Piszę wam, dzieci,
gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. To Słowo Boże jest dla każdego z nas. Niezależnie od tego, ile chodzisz z Bogiem. Może jesteś jeszcze dzieckiem w Chrystusie i narodziłeś się na nowo niedawno. I są to pierwsze lata twojego chodzenia z Bogiem. Bóg mówi, znasz Ojca i grzechy twoje zostały odpuszczone. To Słowo jest dla ciebie. Może jesteś już młodzieńcem w Chrystusie i doświadczyłeś tego, że jesteś mocny. Masz za sobą już pierwsze zwycięstwa. Dzięki Bogu udało ci się odnieść pierwsze zwycięstwa. Nad złem, nad diabłem. A Słowo Boże mieszka w tobie w obfitości. To Słowo jest również dla ciebie. Jeśli jesteś młodzieńcem, to Słowo jest dla ciebie. A może jesteś już kimś, kto wiele lat chodzi z Chrystusem, kimś, kto po ojcowsku prowadzi już innych do bliższej społeczności z tym, który jest od początku. To Słowo też jest dla ciebie. Bez względu na to, na jakim etapie życia jesteś, to Słowo jest dla ciebie. To Słowo jest dla mnie. Bez względu na jakim etapie jesteśmy, to Słowo jest dla nas. Każdy z nas może zostać oszukany. I w sercu każdego z nas może pojawić się coś, co nie będzie miłością, co będzie nieprzebaczeniem, co będzie grzechem. I po to Jan Apostoł pisze to Słowo. Abyśmy wiedzieli, jak wtedy postępować. Abyśmy wiedzieli, że wyjściem na to jest zbliżyć się do światłości. Bo Jego wolą jest, abyśmy po pierwsze znali osobiście Jezusa Chrystusa. Po drugie, chodzili w światłości i żyli w Nim. Po trzecie, znali Słowo Boże i przykazania Jezusa. Po czwarte, żyli miłością i przebaczeniem. I po piąte, postępowali tak, jak On postępował w swoim życiu. Wierzę, że możemy się o to modlić i prosić Pana, aby dał nam mocy i siły, aby wypełnił nas Duchem Świętym, abyśmy na każdym etapie naszego życia byli wierni Jego Słowu.